Przedszkole samorządowe w Zalesiu, Szkoła Podstawowa w Troszynie oraz Publiczne Gimnazjum w Zawadach to laureaci tegorocznego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu. 14 maja na scenie Ostrołęckiego Centrum Kultury zaprezentowało się 26 placówek z terenu miasta i powiatu ostrołęckiego. Organizatorem festiwalu był Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce. Organizujemy po raz ósmy Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu i celem tego festiwalu jest promowanie zdrowego stylu życia. Dane epidemiologiczne są alarmujące, wzrasta liczba dzieci z otyłością i nadwagą, w związku z tym promowanie zdrowego stylu życia wśród najmłodszych jest bardzo ważne. I tutaj chciałam podkreślić, że zarówno Urząd Miasta, jak i Starostwo Powiatowe, jak i praktycznie wszystkie urzędy gmin pomagają nam, wspierają nas w tych działaniach i organizujemy w takim celu, żeby po prostu promować wśród najmłodszych zdrowy styl życia. Prezentacje cieszyły nie tylko organizatorów imprezy. Z występów zadowoleni byli również mali artyści. Było bardzo fajnie, bo musieliśmy śpiewać, a fajnie nam było śpiewać na scenie. Długo się uczyliśmy tej piosenki. Dlatego owoce mają czarodziejskie moce, dają zdrowie, dają siły, to są czyste witaminy. Bo warzywa i owoce mają czarodziejskie moce. Uważam, że to jest bardzo pozytywny akcent, jeśli chodzi o właśnie propagowanie zdrowego stylu życia już u tak młodych dzieci, tak? Myślę, że to skłoni chociaż może ich w życiu takim starszym do tego, aby jednak sięgać po owoce, warzywa, zdrowo się odżywiać, uprawiać sport, nie siedzieć tylko przed komputerem. Piosenki prezentowane przez młodych wykonawców promowały zdrowy styl życia. Festiwal nie jest taki prosty, ponieważ nie chodzi tylko o to, żeby zaśpiewać każdą piosenkę. Piosenka może mieć melodię zapożyczoną, natomiast jeżeli chodzi o słowa, to muszą to być słowa własne i słowa właśnie zawierające ten cały materiał edukacyjny, czyli promowanie zdrowego stylu życia i promowanie po prostu zdrowej żywności i ruchu. Bo wydaje się to takie proste, że tylko zdrowo się odżywiać i dużo ruszać, ale wiemy, że jest to trudne i właśnie tutaj należałoby zmieniać te nawyki i promować ten zdrowy styl życia. Podczas trwania festiwalu można było skorzystać z badań profilaktycznych, m.in. z pomiaru ciśnienia tętniczego krwi.